Cześć, dzień dobry. Moi drodzy, jak widzieliście, pokazałem wam już na samym początku takim zwykłym palniczkiem, jak oddziałuje taka siła ognia, wiadomo, że ona nie jest duża. Jak oddziałuje na tynk gliniany, tynk, który jest z cegielni, taka zwykła glina w proporcji 1 do 5 z piaskiem. Tu jest bardzo... Nie, przepraszam, tu jest 1 do 4. Duża domieszka piasku, a tu zresztą też, tu też jest 1 do 4, tylko że to nie jest taka glina kopana normalna, tylko kaolin, czy też z dodatkiem kaolinu, ja już tam nie pamiętam dokładnie, jak to Agnieszka zamawiała, taki wykończeniowy tynk. Oczywiście jak się przyłoży tutaj rękę, no to nie będę tego dotykał, bo jest to, jakby nie było, materiał mineralny, glina, która bardzo akumuluje ciepło, więc to się trochę rozgrzało. W momencie dużego pożaru, w momencie olbrzymiego ognia na pewno będzie to mocniej oddziaływać, natomiast w tej chwili tutaj właściwie nic się nie stało, poza tym, że kolor się zmieni, bo glina czy ten kaolin zaczyna się po prostu tak wypalać, szklić, jakby ceramika się z tego robi, prawda? Bo to z tych materiałów robią różne dzbany, niedzbany, po prostu wyroby takie gliniane, ceramiczne, kafelki też, płytki i tak dalej. Po co ja wam to pokazuję? Ponieważ zwłaszcza w domu takim jak nasz, czyli w domu ze słomy, gliny, drewna i wapna też, to jest bardzo istotny element przeciwpożarowy. Już pomijam jego funkcje dekoracyjne, pomijam funkcje, że wykończeniowy, że akumulujący, przepraszam, ciepło, przez co dom jest taki stabilny temperaturowo, ale jest to pierwsza, albo pierwsza, druga i trzecia, bo zależy, ile tych warstw jest tego tynku, warstwa ochrony przed ogniem. Mówię o tym dlatego, że my jakieś 2,5 roku właściwie temu, jak żeśmy tam już te projekty składali i czekaliśmy jakby na zgody na budowę, odsunęliśmy nasz dom o 16 metrów od lasu jakby tutaj sąsiadującego, ponieważ takie były przepisy, że w przypadku palnej elewacji, chyba, tak mi się wydaje, nie chcę was w błąd wprowadzać, sprawdźcie sobie to jeszcze, że tam się nic nie zmieniło czasem, ale odsunęliśmy ten dom o 16 metrów, dlatego że mieliśmy mieć tynk gliniany. W końcu zdecydowaliśmy się na tynk wapienny, ale jeden i drugi, tak samo można powiedzieć, się zachowuje. A dlaczego tak daleko? Bo gdybyśmy mieli elewację niepalną, to mogliśmy, właśnie nie pamiętam, czy tych przepisów 8 metrów czy 10, no dużo mniej można byłoby mieć. Natomiast przy palnej 16. I teraz my żeśmy tak odsunęli, bo nam tak nawet pasowało, nawet jeszcze bliżej siatki tutaj żeśmy się przesunęli. Nie chcieliśmy się już tam z nikim kłócić, przy okazji okazało się, że właśnie nam to nawet jest na rękę odsunąć się od tego lasu sąsiadującego. Natomiast były takie przepisy, jak rozmawialiśmy z różnymi, nawet kilkoma architektami, że po prostu glina nie jest sklasyfikowana jako materiał niepalny w jakichś tam normach budowlanych. I niestety trzeba ją traktować jako palny, ponieważ nie jest. Trzeba traktować glinę jako materiał palny formalnie, dlatego że nie jest sklasyfikowany jako niepalny. Tak to wygląda. Jest to oczywiście totalny absurd, ponieważ glina w żaden sposób się nie pali. Glina się wypala na jakieś garnki, na jakieś tam kafelki i tak dalej. Ceramikę się z tego robi, natomiast no, piasek też raczej palny nie jest, prawda? Chciałem wam pokazać tylko, że żeby robić w domu tynki gliniane bez obaw o to, że jakoś nie ochronią czy coś. Tutaj mamy akurat bez zbrojenia tynki gliniane, natomiast jeżeli mamy pod taką wykończeniową warstwą jeszcze tynk gliniany zbrojony na przykład słomą. Tej słomy nie jest dużo, ona jest ze wszystkich stron otoczona i też nie ma absolutnie szans być w jakikolwiek sposób spalona, zwłaszcza że jest przykryta tą warstwą. Ona spaja całkowicie te ściany. Tynki w takich domach jak my budujemy w środku mają 5 cm, 8, nawet 10, także jest to niezwykła zapora przeciwogniowa. Ściany są od środka, od zewnątrz i z góry u nas akurat też zabezpieczone
w pewnym stopniu właśnie przed ogniem jakimkolwiek. Oczywiście tutaj można się zagłębiać dalej w palność tego domu i w słomę i tak dalej, ale o tym chciałbym zrobić po prostu kiedyś jakiś taki porządny film złożony ze zdjęć i z ujęć. A na razie chciałem się skupić tylko na tynku glinianym, bo na tym etapie akurat jestem, że jest to po prostu tynk ochronny i pomimo, że przepisy tego jakby nie uwzględniają podobno, nie wiem, może się coś zmieniło, a może złe informacje wyczytaliśmy razem z architektami, z którymi rozmawialiśmy, ale tak było, że właśnie trzeba było się gdzieś tam odsuwać, bo tynku nikt nie traktował jako elementu ogniochronnego nawet, nie tylko ognioodpornego, ale ogniochronnego, czy jakby to tam nie nazywać. Na pewno przy pożarze zmieni nam się jakiś kolor, prawda? Zacznie się tu wypalać, ta glina się zaczęła robić jakaś taka różowa jakby, no ale to nie jest najistotniejsze, bo coś takiego możemy sobie potem po prostu farbą glinianą pomalować i mamy luzik. Ważne jest to, żeby to ochronić i ja prawdopodobnie będę używał gliny również do ochrony stropu drewnianego i na górze i na dole, czyli będę chciał zrobić warstwę od góry glinianą i od dołu, żeby ten ogień, jeżeli by się kiedyś zdarzył, żeby on po prostu nie wszedł do stropu, bo jak nam się spaliłby strop, no to byłby olbrzymi problem. No naprawdę tu się nie ma co palić, tak? No bo tutaj nie ma żadnych materiałów, nawet jeżeli mamy materiały, których jest tynk taki no, ze słomą, to on jest tak, ta słoma jest tak w tak małej ilości i ona jest tak otoczona gliną, że też się nam to nie podpali. Zresztą kurczę, pokażę wam jeszcze. Słuchajcie, tu jest trochę ciemno, ale to jest takie miejsce, gdzie zawsze jest ciemno, bo tu nie będzie widać tego tynku, poza tym ja go będę jeszcze pogrubiał. I jak widzicie, on ma tutaj sieczkę słomianą w sobie. Ja odpalę sobie to i pokażę wam, jak to się pali. Nie ma co przedłużać tego, moi drodzy, widać, że... O, widzicie, już wszystko zgasło. Widać, że oczywiście te słomki tutaj na wierzchu, one się delikatnie zwęglą, bo pod wpływem wysokiej temperatury i tego, że one są tutaj na wierzchu, bo tam centymetr i dwa centymetry dalej też są słomki otoczone totalnie w glinie. Ona tutaj jest na wierzchu, więc ten taki kurzyk z gliny gdzieś tam spadnie i ona się troszeczkę zwęgli, ale ona się nie podpali tak, żeby się palić żywym ogniem. Do tego ta warstwa jest przykryta zazwyczaj warstwą wykańczającą, gdzie raczej słomy się nie daje, jeżeli już to naprawdę takie maciupkie kawałeczki w niewielkiej ilości, ale zwykle się nie daje wcale, więc jest taki efekt, że po prostu zwęgli się najwyżej trochę, ta słoma troszeczkę będzie brzydziej wyglądać, ale nie ma szansy, żeby to się podpaliło. Także moi drodzy, jeżeli mieliście kiedykolwiek takie myśli, żeby sobie zrobić ten gliniany, ale zastanawialiście się, czy on jest na pewno bezpieczny, to tak jak widzicie, on się nie pali, nie kruszy się, co najwyżej może się trochę zwęglić, możecie też jeszcze sobie wejść na jakieś strony, gdzie zajmują się ceramiką i tam wam po prostu potwierdzą, poszukajcie sobie informacji. Ja wam oczywiście potwierdzam niepalność gliny w sposób amatorski i taki czysto ludzko-logiczny. Każdy wie, że glina się nie będzie palić, jeżeli tylko ją kiedykolwiek trzymał w ręku, czy też piasek. Słuchajcie, no jestem na etapie tynków, więc pokazuję o tynkach. Sam sobie wcześniej robiłem taką próbę, tak dla, wiecie, ja wiedziałem, że to się nie pali, ale chciałem zobaczyć też, tak, co się będzie działo, czy będzie się to kruszyć, czy nie. Oczywiście przy olbrzymim ogniu, bardzo długotrwającym, różne rzeczy się mogą też z tym dziać. Może się zacząć tak właśnie wypalać, szklić, może się okazać, że jest, nie wiem, no, może coś popękać, ale raczej małe są szanse na to, żeby cokolwiek stało się złego, to już naprawdę tam w promilach raczej można by było liczyć. Moi drodzy, jak ja to nagrywam, to już praktycznie godzina gdzieś mija od momentu, kiedy zacząłem to palić, bo właśnie na to musiałem okna zamknąć, a to coś. I to jest dalej przyjemnie ciepłe. Oczywiście w kontekście pożaru to nie mówimy o przyjemności, ale właśnie też chciałem was zachęcić do tego, że ta glina, ona nie jest zimna, taka jak beton na przykład.
to jest takie odczucie, że jest to zimne, a piasek i glina jest taka przyjemna w dotyku, można powiedzieć, że jest nieznacznie zimniejsza niż moja ręka, powiedzmy, w odczuwalnej takiej temperaturze i bardzo mocno kumuluje to ciepło, jest takim stabilizatorem w środku naszego domu energii. Mamy dom ocieplony dobrze, powiedzmy, ale w środku mamy bardzo dużo masy akumulującej właśnie z tynków glinianych i to na nich się zatrzymuje ta temperatura, zanim, powiedzmy, będzie chciała przejść przez ścianę na zewnątrz i wychłodzić dom, to w nich się akumuluje i to jest jedna z najlepszych metod, moim zdaniem, żeby dom ocieplać właśnie, powiedzmy, od zewnętrznej strony bardziej, a w środku mieć dużo, dużo masy akumulującej. Tyle, bo się rozgadałem, a miałem pokazać tylko, że się tynk nie pali, tak po prostu jako ciekawostka. Do zobaczenia!